Angela Merkel była w Polsce. Niemiecka kanclerz żegna się po 16 latach ze swoim stanowiskiem. I to była taka pożegnalna wizyta z panią kanclerz. Spotkał się polski premier, ale nie znalazł dla niej czasu prezydent Duda. Z nami jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Serdecznie. A pan by się spotkał z Angelą Merkel w takiej okoliczności? Spotkałbym się, więcej. Ona była u mnie na powitalnej wizycie. W 2005 roku, ja już kończyłem drugą kadencję, ona zaczynała i przyjechała do Polski, bo ona zawsze do Polski miała duży sentyment i to było takie powitalne, bardzo zresztą interesujące. I uważam, że to jest nawet więcej niż błąd, to co zrobił prezydent Duda, to jest wielkie głupstwo, które będzie niepotrzebnie ciążyło na relacjach polsko-niemieckich. Takich rzeczy się nie robi. Ale dlaczego to miał być taki na przykład rewanż za to, że Angela Merkel nie kiwnęła palcem, jeśli chodzi o budowę, o to, żeby zatrzymać budowę gazociągu Nord Stream 2? No niewątpliwie to musiał być jakiś gest niechęci. Jakaś manifestacja, no. Manifestacja i pewno związana z Nord Streamem, tylko wie pani, ja uważam, że w polityce dużo bardziej owocne jest, jak się rozmawia, aniżeli jak się zatrzaskuje drzwi. Czyli ja bym nawet na pożegnalnej wizycie, kurtuazyjnej wizycie Angeli Merkel rozmawiał o Nord Stream 2. Znaczy wytłumaczył, dlaczego uważam, że to jest błędne, dlaczego Niemcy w tej chwili mają wielką odpowiedzialność, żeby te ustalenia, które są z Ukrainą o częściowym przesyle gazu, o pomocy ekonomicznej wypełnić. Dlatego, że z punktu widzenia Europy Środkowej, Polski, Ukrainy, to jest decyzja niewątpliwie, no, delikatnie mówiąc, trudna, moim zdaniem błędna, no, ale stała się. Więc po to jest dyplomacja, po to jest polityka, żeby gadać, a nie po to, żeby, że tak powiem, robić tego rodzaju fochy. No ale jeśli ktoś chce przyjechać do kogoś, to się umawia, tak tłumaczył prezydencki minister Andrzej Dera. No ale na pewno się umawiano, to nie mam żadnych wątpliwości. Więcej, gdyby z polskiej strony była chęć załatwienia sprawy, to można było powiedzieć, pan prezydent w tych godzinach jest w Katowicach, ale na przykład w tych godzinach jest dostępny, bo Katowice to nie jest jakaś wielka odległość. W ciągu godziny samolotem mógłby przyjechać i sądzę, że to było spokojnie do załatwienia. No ale ponieważ chodziło właśnie o taki gest, chodziło o taką manifestację, no to wyszło jak wyszło i źle wyszło. Źle wyszło, bo Angela Merkel przez 16 lat była naprawdę wobec Polski bardzo przyjazna. Ona podobno ma jakieś korzenie polskie. Tak. Ona problemy polskie i w ogóle naszego regionu zna lepiej niż inni Niemcy, bo jest NRD. I mało tego, była niezwykle kooperatywna. Więcej, nawet w tych ostatnich sytuacjach, przecież po tej wizycie ona mówi coś, co opozycji się mniej podoba, a władza powinna chwycić się tego, że w sprawach Izby Dyscyplinarnej, w sprawach funduszy trzeba rozmawiać. Ona mówi, no rozmawiajmy, Unia Europejska, Polska, czyli zajęła więcej niż miękkie stanowisko. No. Czyli z punktu widzenia polskich władz szanowałbym taką osobę, tym bardziej, że następca będzie trudniejszy. No właśnie, a co zmieni odejście Angeli Merkel w Unii Europejskiej? No zamyka epokę, zamyka 16-letnią epokę, zamyka... Ale poza tym, ale czy to będzie mniej korzystne dla Polski? Może być, znaczy nie wiemy, wie pani. Problem polega na tym, z Angelą Merkel graliśmy jakby w otwarte karty. Wiedzieliśmy, kim ona jest, co ona myśli. Dziś nawet nie wiemy, kto będzie kanclerzem, bo te wybory niemieckie są bardzo takie niejasne. Jeżeli będzie to Olaf Scholz, czyli kandydat SPD, socjaldemokratów, no to tu będzie dużo elementów kontynuacji w sumie. On jest też bardzo takim człowiekiem stabilnym, więc nie przewiduje tu żadnej rewolucji. Ale już na przykład, gdyby został pan Laschet, który jest kandydatem partii pani Merkel czy CDU, to jego poglądy są niewątpliwie bardziej prorosyjskie. On będzie starał się odbudować te relacje niemiecko-rosyjskie, które są słabe ze względu na sankcje i tak dalej. Także wie pani, duża niewiadoma. Niemcy na pewno ani nie stracą swojej pozycji w Unii Europejskiej. Gospodarka pozostanie największą gospodarką w Europie. A poza tym Niemcy mają to do siebie, że oni politykę robią profesjonalnie. Wie pani, ja dwie debaty obejrzałem niemieckie z ciekawości. I to jest zupełnie inny świat. To są debaty na nasze warunki nudne. To są debaty, gdzie ludzie mówią kompetentnie. Nikt nikomu nie przerywa. Nikt nikogo nie ruga. Nikt wobec nikogo nie jest chamski. Kandydaci wiedzą, co mówią i mają na to... Czyli nie ma tam rozbuchanych emocji. Nie ma rozbuchanych, ale to jest właśnie ta polityka niemiecka, z której powinniśmy być szczęśliwi. Można powiedzieć, Niemcy nie mają w tej chwili charyzmatycznych polityków. Fakt, ani Angela Merkel nie była charyzmatyczna, ale ani Scholz nie jest charyzmatyczny, ale powiedzmy sobie szczerze, no mieli w przeszłości charyzmatycznego polityka i limit wyczerpali, myślę, na wiele set lat, więc my pragmatyzmem niemieckim nie powinniśmy się martwić, a wręcz cieszyć. Natomiast z Niemcami trzeba pracować, trzeba ten dialog utrzymywać i taki gest jak Andrzeja Dudy nie jest pomocny.
A co miał na myśli Ryszard Terlecki, wicemarszałek Prawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem, mówiąc, że jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada, więc się odwrócili i wyszli. Wiem, to są głosy niebezpieczne, dlatego że ja to czytam oczywiście jako u Terleckiego bardziej nie wprost, u Suskiego wprost. Które porównują no, które europejską porównują do okupacji. No tak, no to jest zupełnie, wczoraj zresztą ktoś mi przysłał takiego dobrego mema, zdjęcie pisowskich europarlamentarzystów jako tych właśnie okupowanych, tych, którzy cierpią i tak dalej, i tak dalej. No, okupacja, która polega na tym, że jesteśmy częścią rodziny, że europejskiej, że dostajemy pieniądze, że możemy inwestować, no wie pan, to trzeba naprawdę wyjątkowej albo bezczelności, albo głupoty, żeby takie rzeczy opowiadać. No ale nie ulega wątpliwości i to słuchacze i wyborcy powinni wiedzieć. PiS jest partią eurosceptyczną od początku, a dzisiaj wyraźnie wzrasta siła skrzydła, które jest Unii Europejskiej niechętne, które gra w jednej drużynie z Putinem, z tymi politykami antyeuropejskimi w Europie. Nie przypadek, że podpisano porozumienie z Le Pen, Salvini i tak dalej, Orbanem. To po prostu oznacza, że Unia Europejska jest o tyle dobra, o ile daje nam pieniądze, czyli jest wygodnym bankomatem na rogu ulicy, ale jeżeli już mówi coś o wartościach, czy o traktatach, o prawach, no to nam się to nie podoba. To przeszkadza. To przeszkadza i w związku z tym trzeba wiedzieć. PiS jest partią dzisiaj eurosceptyczną w dużej części i antyeuropejską również w niemałej części, z Ziobrą, Suskim, Terleckim. No ale straszenie polexitem to jednak chyba przesada. To nie jest przesada. To nie jest przesada, dlatego że polexit może się odbyć na dwa sposoby. Ja uważam, że PiS nie będzie mówił o polexicie, bo wie, że 80% Polaków jest za Unią Europejską, czyli politycznie byłoby to samobójstwo. Ale marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej, te wszystkie strzelane fochy, te głosy, które się pojawiają, oznaczają tylko jedno. Polska będzie na marginesie. Więcej, jeżeli środki będą zamrożone, to prezesa Kurskiego ruszy propaganda, należne nam środki są nam zabrane, więc po co nam cała ta Unia i tak dalej, i tak dalej. I ryzyko, że ileś ludzi uwierzy w tą kłamliwą, z punktu widzenia polskiej racji stanu, najgorszą propagandę, no istnieje. Więc ja bym tych głosów nie bagatelizował. Uważam, że jest temat, być może nawet w Sejmie, na wielką debatę, gdzie jesteśmy w sprawach europejskich. Oczywiście premier będzie zapewniał, że wszystko jest świetnie, bo jemu te pieniądze są potrzebne i myślę, że on sam jest w pułapce, bo nie wie, co robić ze swoim ministrem sprawiedliwości, jak go uciszyć, żeby to można było to doprowadzić. Że podobno po stronie Ziobry stoi jednak Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński stoi chwilowo po różnych stronach. On gra. No to jest gracz nałogowy. Wytrawny, a wręcz nałogowy. To znaczy on po prostu politykę uczynił grą, on się dobrze w tym czuje. Natomiast, że traci na tym Polska, że to jest niezgodne z naszym strategicznym interesem, no to trzeba jasno powiedzieć. I w demokracji jedyną odpowiedzią to są wybory, czy wcześniejsze, czy normalne. Polska z tej drogi europejskiej nie może być zawrócona. Wszyscy, którzy chcą nas zawrócić, czynią krzywdę, która będzie nas kosztowała później setki lat. To jest porównywalne do działań, no nie chcę w tej chwili też przesadzać, ale które doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej w przeszłości, więc nie lekceważmy tego i pamiętajmy, PiS jest partią w połowie eurosceptyczną, w drugiej połowie antyeuropejską, więc niebezpieczną dla naszej przyszłości. Kropka, a właściwie pauza. Aleksander Kwaśniewski oczywiście z nami zostaje, a teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Wobecka, zapraszam. No i jako się rzekło, naszym gościem jest Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, najlepiej zresztą oceniany przez, przepraszam bardzo, przez Polaków w wielu sondażach, że to najlepszy prezydent. No tak. Łukasz pyta, czy warto było układać się z PiS-em? Włodzimierz Czarzasty się układał, pan też był orędownikiem takiego rozwiązania, architektem. Czy było warto w związku z tym? W związku z tym, co pan mówi zresztą, że Prawo i Sprawiedliwość to partia eurosceptyczna. Ale to nie było, wie pani, układanie z PiS-em. Tam chodziło o rzecz dla Polski niezwykle ważną, czyli o Fundusz Odbudowy. No póki co pieniądze są wstrzymywane. No tak, ale pieniądze są wstrzymywane dlatego, że PiS nie wykonuje tego, co powinien wykonywać. I myślę, że te obawy, które były wyrażane, czy ta krytyka, która wtedy była, że PiS weźmie te pieniądze, zrobi sobie kolejną kampanię, wygra kolejne wybory i tak dalej. A ja wtedy też mówiłem, że nie przejmujcie się
się tym, ponieważ Unia Europejska dysponuje naprawdę bardzo wieloma mechanizmami kontrolnymi. No to więc wyszło na moje. Dzisiaj Unia Europejska pokazuje, że ma wystarczająco dużo siły, żeby powiedzieć nie, tam gdzie prawo jest łamane, tam gdzie traktaty są łamane, my pieniędzy nie damy. Więc to jest pierwsze. Drugie, fundusz ten odbudowy jest dla nas bardzo potrzebny i tutaj nie wyobrażałem sobie od samego początku, że partia lewicowa, która, lewicy, która była zawsze za Unią Europejską, która negocjowała warunki do wejścia. Ale po co się było w ogóle układać? No to jest inny temat, bo jest taktyka, no ja za to nie odpowiadam. No ale namawiał pan do takich rozwiązań, nie, ja rozumiem, tak? Ja namawiam do tego, żeby zagłosować za funduszem odbudowy. Natomiast... No tak, ale były liczne spekulacje, że pan również namawiał do tego, żeby jednak porozmawiać na ten temat z PiS-em, żeby się z nimi po prostu, żeby negocjować. No i to jest kolejna moim zdaniem, kolejne nieporozumienie. Lewica nie rozmawiała z PiS-em. Lewica rozmawiała z rządem Rzeczpospolitej. To jest właśnie ten problem. Rząd jest legalny. Rząd dysponuje większością parlamentarną. Włodzimierz Czarzasty rozmawiał. No tak, Włodzimierz Czarzasty, ale rząd jest legalny, więc są sytuacje, w którym z rządem trzeba rozmawiać. I moim zdaniem te rozmowy z rządem dotyczące funduszu odbudowy, one miały jakiś tam sens. No to były oczywiście później różnie interpretowane, ale moim zdaniem w dłuższej perspektywie okaże się, że to nie było aż tak złe, jakie wylano, że tak powiem, pomyje na głowę lewicy zaraz po tym. W sondażach lewica się nie odbiła w żaden sposób. No niestety nie odbiła się, spadła. No, więc, no właśnie, więc no nie przyczyniło się problem, do poprawy sytuacji. To jest problem innego typu. Lewicy brakuje aktywności, przekonującego programu i myślę, że jeżeli to poprawią, no to na coś mogą liczyć. A kto byłby lepszym przewodniczącym? Czarzasty czy Rozenek? To jest ich wewnętrzna sprawa. Ja uważam, że obaj panowie mają swoje atuty. Ja się w to w ogóle nie wtrącam. A w którym teamie pan jest? Pyta też Bartek. Nie, w żadnym. Team Czarzasty czy team Rozenek? W żadnym. Ja w tym nie uczestniczę, wie pani. No trzeba wiedzieć. Ja z działalności partyjnej wyszedłem w 1995 roku, kiedy zostałem prezydentem. Czyli też ci wszyscy, bo słyszę wiele głosów, Tusk wrócił, też powinieneś wrócić i tak dalej. Tylko różnica między Tuskiem a mną w sprawach partii polega na tym, że on wrócił do partii po 6 latach nieobecności, a ja bym wrócił do działalności partyjnej po 26 latach nieobecności. To jest jednak... To jest zasadnicza różnica. To jest po prostu... To jest niemożliwe, inni są ludzie i tak dalej, więc... Lata świetlne. Ja mogę rzeczywiście występować jako taki sędziwy doradca, czy osoba, która... Bez przesady która z tym dobrze, sędziwy, no, tak bez proste, przesady. No trochę kokieterii. Raczej. Proszę mi pozwolić. I tak jest, więc ja w te wewnętrzne spory się nie włączam. Trzeba pamiętać, że sama konstrukcja lewicy jest naprawdę niełatwa, bo to są trzy różne ugrupowania. Wiosna jest inna, to SLD jest inne. Razem jest w ogóle inne. Jeszcze bardziej inne. Więc samo złożenie tego do kupy nie jest proste. Wymaga nam mnóstwa manewrów i tak dalej. Dodatkowo rzeczy się dzieją, wie pani. Zaraz po wyborach parlamentarnych, kiedy lewica wróciła do Sejmu i kiedy miała 12%, ten pomysł tworzenia nowej lewicy z układem Wiosna, SLD pół na pół, wydawał się całkiem dorzeczny. No ale COVID, inne wydarzenia spowodowały, że mówimy o tym w roku 2021, kiedy za sobą mamy wybory prezydenckie i katastrofę Roberta Biedronia, kiedy widać wyraźnie, że Wiosna no, nie jest tak silna, jak była, że te notowania... Może nie, no może no coś... Nie, to przesada. Nie, Kapiszon nie jest, tam trochę tego młodego aktywu jest i oni są fajni. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że powoduje to kontrowersje. Czarzasty czuje się zobowiązany wykonać to, co postanowili 2 lata temu. Partia bryka, bo jest tego niezadowolona. Więc wie pani, cały splot okoliczności, no, ale których nie zazdroszczę. Jak się panu podoba to zawieszenie na przykład 5 członków zarządu krajowego? Nie, to mi się w ogóle nie podoba. Albo wyrzucenie Rozenka. To mi się w ogóle nie podoba. Nie przyjęcie go do tej frakcji SLD. Mówię jasno, to mi się w ogóle nie podoba. Uważam, że to jest błąd założycielski, jeżeli nowa lewica powstanie. To jest autorytarne zarządzanie. Oczywiście, jeżeli lewica powstanie, mając takie grzechy na sobie, będzie jej ciężko, bo nie wolno walczyć o demokrację, nie będąc demokratą wewnątrz partii. No, taka prawda. No to czym to się zakończy? Bo na przykład Rozenek w jednym z wywiadów powiedział, że no, na 16 województw, mowa o dawnym SLD, no to 10 jest przeciwko Czarzastemu. To możliwe jest po prostu przewrót? Że... No możliwe chyba, tak. No to oni chyba 6 października mają to wydarzenie. 9. Czy 9 października, dobrze pani mówi. No to zobaczymy. No, jak mówię, ja w wewnętrzne spory w ogóle nie wchodzę. Z Czarzastem nie rozmawiałem już bardzo długo.
mówię, no, to się musi samo ułożyć. Tutaj żadne dobre rady nie pomogą. Nie, polityka to także jest próba sił. Aleksander Kwaśniewski nie będzie wujkiem dobra rada. Nie będę. Jeżeli to jest próba sił polityka, jeżeli Rozenek ma wystarczającą siłę, to on będzie przewodniczącym. Jeżeli Czarzasty ma wystarczająco dużo siły i chytrości, którą ma, to on będzie. No ale co z tego dalej wyniknie, jakie pożytki, to dopiero zobaczymy. Ja z Lewicy życzę dobrze. Wie panie, ja jestem wierny człowiek. Ja mam 42 lata już jedną żonę i w życiu należałem do dwóch partii. Jedną zamknąłem, zlikwidowałem, a drugą stworzyłem. Do żadnych innych nie należałem. Więc wie panie, będę głosował na Lewicę, ale chyba. Pana Staś Małżeński bardzo mi się podoba i oby tak dalej. No. Nie no, to może być pewna, że będzie tak że tu się nic nie zmieni. Że nic się nie zmieni, bo jest nam dobrze i już nie czas na eksperymenty. Natomiast wracając do polityki. Niektórzy eksperymentują do samego końca. No, ale żałują tego później. Więc o polityce rozmawiamy? Czy tak, zmieniamy o polityce. Tak trochę taka dygresja nastąpiła, ale wracając do. No, wracając do polityki, chcę powiedzieć, że chciałbym, żeby Lewica w Polsce była obecna, żeby była obecna na poziomie wyższym niż te 7-8%. Nie, ona jest potrzebna. No dobrze, ale skąd a cuda się zdarzają. Ale dlaczego Lewica nie może się wybić jednak, no nie może na przykład przeskoczyć Hołowni, chociaż też Hołownia dostał łupnia przez to, że wrócił Donald Tusk. No tak, ale to było oczywiste, że on musi stracić, no tak, jak tak wróci ten, tak jak on zyskiwał, ponieważ Platforma była w kryzysie. Polska, jak widać, nie jest specjalnie lewicowym krajem. Jesteśmy krajem bardziej konserwatywnym. To jest punkt pierwszy w stosunku do innych. Punkt drugi, Lewica zajmuje się za bardzo sobą. Ja uważam, że aktywność taka zewnętrzna, spotkania z ludźmi, obecność w różnych miejscach jest za słaba. Po trzecie, programowo jest za mało czytelna. W kampanii prezydenckiej dała się sprowadzić właściwie tylko do kwestii LGBT, co jest zdecydowanie za mało. Dała sobie odebrać, czy nie stworzyła na przykład, bardzo, co było możliwe, bardzo wiarygodnego programu w kwestiach klimatycznych, co jest na przykład tematem bardzo istotnym dla młodych ludzi. W kwestiach socjalnych no jest w dużej mierze jakby w kłopocie, bo PiS wiele pomysłów. Wszystko nie, no ale bardzo wiele. Nie, właśnie nie. Wie pani, ja pamiętam takie wystąpienie po exposé Morawieckiego Zandberga i to było bardzo dobre wystąpienie, które dało, moim zdaniem, wtedy miałem nadzieję, że Lewica właśnie pójdzie w tym kierunku. Bo ona powiedziała tak, my się tym różnimy od PiS-u, że my pieniędzy nie rozdajemy, tylko chcemy wzmacniać usługi publiczne. Czyli dla nas ważniejsze niż dawanie 500+, które też już jakby weszło do naszej tradycji i nie zmienimy, ale ważniejsze jest, żeby były żłobki, żeby były przedszkola, żeby była dobra szkoła, żeby w ten sposób kobiety były pewne, żeby była opieka dla kobiet, czy gwarancje dla kobiet, że po urodzeniu dziecka wracają na to samo stanowisko, że one nie tracą nic ze swojej kariery zawodowej, czyli sfera usług publicznych. To było jeszcze przed pandemią. Przecież dzisiaj na przykład kwestia służby zdrowia, ja uważam, gdyby była partia, i chciałbym, żeby to była Lewica, która by przedstawiła wiarygodny, sensowny program, co robić ze służbą zdrowia, której znaczenie będzie rosło. Rosło nie tylko dlatego, że może być kolejna pandemia, ale dlatego, że jesteśmy coraz starszym społeczeństwem. Że coraz więcej ludzi będzie potrzebowało opieki geriatrycznej. Więcej. Opieka geriatryczna to po prostu leży. Leży. Nie tylko, z drugiej strony to leży. Leży geriatria w Polsce i leży psychiatria dziecięca. Co wydawało się jeszcze 20 lat temu, że nie jest żadnym problemem. Że dzieci nie mają skłonności depresyjnych, samobójczych i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że to się dzieje. Słusznie w tym białym miasteczku lekarze mówią, że coś z tym trzeba zrobić. Więc, wie pani, materiału do tego, żeby stworzyć nie w 20 punktach, 30 czy 50 sprawach, ale dobry, wiarygodny program jest. Czemu tego Lewica jeszcze nie zrobiła, czy robi za wolno? Tak jak pan powiedział, zajmują się sami sobą. To jest i tyle. Natomiast Lewica jest potrzebna i ostatnia optymistyczna uwaga, zdarzają się cuda, proszę pani. Otóż i mówi to 6 miesięcy. Agnostyk. Tak, mówi agnostyk. 6 miesięcy temu, kiedy rozmawiałem z moimi niemieckimi kolegami z SPD, wszyscy byli przekonani, że to będą najstraszniejsze wybory, że SPD zrobi najgorszy wynik w historii, że właściwie to jest koniec, nastąpi, jak oni sami się śmiali, eseldyzacja SPD. Dzisiaj, proszę pani, Olaf Scholz jest bardzo prawdopodobnym kandydatem na kanclerza. SPD ma szansę wygrać wybory, stworzyć na kolejne lata rząd. Więc, wie pani, przypadek w historii politycznej świata zawsze odgrywa ogromną rolę, więc nie można go wykluczać. Nie można go wykluczać, ale ostatnia uwaga, liczyć tylko na cuda, to za mało. Jeśli wspomniał pan o służbie zdrowia, no to mamy też Białe Miasteczko. Jest takie déjà vu z 2007 roku. Wtedy tam koczowały pielęgniarki, że się tak wyrażę. Teraz to przedstawiciele różnych zawodów medycznych, no przede wszystkim rezydenci. Czy gdyby pan był prezydentem, zaangażowałby się pan w rozwiązywanie tego sporu? No bo teraz mamy sytuację, że
ci protestujący odmawiają udziału w rozmowach tylko z ministrem Niedzielskim. Chcieliby negocjować z premierem Morawieckim. Dla nich minister Niedzielski to za mało, jest niewiarygodny. A pan minister Niedzielski jeszcze powołał sobie wiceministra, który ma się tą sprawą zająć. No, ma resetować ten spór. No tak, no wiemy, to działanie rządu to jest, jak mówię, w dawnych czasach był taki dowcip, w tych jeszcze perelowskich czasach. Co robić, jak się zdarza jakaś tam katastrofa, nieszczęście i tak dalej. Pierwsze, zwołać egzekutywę. No więc to jest tak samo. Mamy problem, no to powołujemy pełnomocnika. Ja nie odmawiam mu talentu, zresztą widzę, że jest nowoczesnym takim człowiekiem, więc może znajdzie język wspólny z tym młodym pokoleniem lekarzy, bo długie włosy, dobry garnitur i tak dalej. No ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że w Polsce do problemów służby zdrowia trzeba wreszcie podejść kompleksowo i naprawiając bardzo wiele defektów, które znaliśmy z przeszłości, a które pandemia tylko jeszcze nam unaoczniła. Teraz nie można, i to jest moim zdaniem największa pułapka, w której jest rząd, nie można mówić o braku pieniędzy przy tej skali rozdawnictwa pieniędzy, które ten rząd robi od 6 lat. A jeszcze ostatnio były podwyżki dla posłów. Podwyżki dla posłów. Dla byłych prezydentów też. No jeszcze nie odczułem, ale zobaczymy. Natomiast były podwyżki dla prezydenta, dla ministrów, dla posłów i tak dalej. 13. emerytura, więc opowieści o tym, że nie ma pieniędzy, no trzeba odłożyć, bo pieniądze w pierwszej kolejności powinny się znaleźć dla ludzi służby zdrowia. Może skala podwyżek, o które się dopominają. Ale skala podwyżek jest zawsze do dyskusji. No jeżeli nie możemy zbliżyć się do tego, co, zresztą ja myślę, że żądający nawet nie oczekują, że ich żądania będą w 100% spełnione. Na tym polegają negocjacje. Wygląda to, że chcą. No tak, no ale to jest pozycja negocjacyjna. Tak, wygląda. Nie, i to akurat ludzie wywodzący się z Solidarności powinni dobrze wiedzieć. Bo akurat w sprawach negocjacji to oni zawsze byli dobrze. Zawsze warunki były stawiane wysokie, a później krok po kroku szukano jakiegoś rozwiązania. Mówił uczestnik okrągłego stołu. Dokładnie. A później szukano jakiegoś rozwiązania. W sprawie Andrzeja Dudy, prezydenta. Oczywiście, że... Nie, pan jest teraz prezydentem. I co by pan zrobił w tej sytuacji? Oczywiście, że trzeba rozmawiać. Mało tego, ja uważam, że... Czy to zaprosił pan na przykład protestujących do siebie? Zaprosiłbym. Po pierwsze, zaprosiłbym, dowiedział się, jak to wygląda. Po drugie, doprowadziłbym do jakiejś możliwości stworzenia właśnie jakiegoś okrągłego stołu i tak dalej. Ale oni właśnie mówią, że już nie chcą żadnych okrągłych stołów, no, ale chcą dobrze, działania. No dobrze, działania, no ale przecież to prezydent. Jeżeli zaprosi premiera na takie spotkanie z tymi protestującymi, nie sądzę, że premier odmówił. Tylko żeby... Myślę, że prezydentowi Dudzie by nie odmówił. Ale żeby to zrobić, to trzeba taką aktywność wykazywać od początku. Dlatego, że jeżeli to jest po 6 latach po raz pierwszy, no to sam premier powie: panie prezydencie, pan się tym nie zajmował tyle lat, niech pan to zostawi nam, to jest skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że rozwiązywanie sporów tego typu, grubych sporów, jest jednym z zadań prezydenta. Nie wynikającym wprost z konstytucji, ale jakby wynikającym z sensu tej instytucji, czyli prezydenta jako arbitra, prezydenta jako moderatora, prezydenta jako tego ułatwiającego, że tak powiem, znalezienie kompromisu. Tak powinien działać prezydent. Natomiast Andrzej Duda, niestety, mówię to z przykrością, doprowadził do takiej redukcji roli prezydenta w Polsce. No, jeżeli po prezydencie Dudzie będzie w Polsce poważna dyskusja, czy w ogóle ta instytucja jest potrzebna, no to niech się nie dziwi, no bo jeżeli redukuje się prezydenturę do czynności w sumie dosyć ceremonialnych, no to wtedy takie pytanie samo się nasuwa. No i wtedy można by jednak zdecydować na to, żeby Zgromadzenie Narodowe wybierało na przykład prezydenta, a nie w wyborach poprzednich, bo to jest bardzo silny mandat. Nie, a właściwie to jest silny mandat, ale na tym polegał pomysł, że w kraju, w którym scena polityczna jest niestabilna, zróżnicowana, teraz oczywiście jest bardziej stabilna niż wtedy, kiedy myśmy pisali konstytucję, to prezydent miał odgrywać taką rolę ponad. I stąd ten jego mandat. Zresztą jakby silny mandat, wybory powszechne, to jeszcze było przed konstytucją. Tak był wybrany Lech Wałęsa. I tego ludziom odbierać nie można, bo ludzie lubią głosować na prezydenta, frekwencja jest najwyższa i tak dalej, i tak dalej. Zgromadzeniem Narodowym jest tak. W Zgromadzeniu Narodowym jest większość. Jest większość, która wybrałaby swojego człowieka. Wie pan, jak ja sobie zastanawiam, mając dużo krytycznych uwag do Andrzeja Dudy, że jego jakby alternatywą jest wybrana przez Zgromadzenie Narodowe Elżbieta Witek na przykład jako prezydent, to już taka moja emocja opada, to ja już nie jestem taki krytyczny. Ale przed Duda, tak? Jakby to powiedzieć, No tak. Przynajmniej ma mandat całego społeczeństwa. No, ma na czym, że tak powiem, się oprzeć. A ten kolejny rok po reelekcji, właściwie pierwszy rok po reelekcji, to jak pan ocenia? No jako pasywny, jako bardzo pasywny, i to w kwestiach zupełnie zasadniczych. No, ma szansę prezydent jakby pokazać, że ma znaczenie w sprawie tego Lex TVN.
No, jeżeli rzeczywiście Sejm to przyjmie, jeżeli to trafi do prezydenta i prezydent to zawetuje, no to... Nie, to raczej teraz już w ogóle zostanie zamrożone. Tak jak piątka dla zwierząt. Jak zamrożone, no to dla niego wygodniej może, ale znowu nie ma szansy pokazania, że jest... Samodzielny. Jest samodzielny, jest jakąś postacią na tym. Dlatego, że jest kilka kwestii w sprawach, czy wiele kwestii, które prezydent w tym roku jakby ominął. No nie dał sobie szansy, żeby pokazać, że jest istotnym w całej tej grze. Po pierwsze, Białoruś. Nie zwołał ani jednej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie Białorusi. Nie zaistniał z żadnym planem politycznym. Konsekwencją tego jest, że w sprawie stanu wyjątkowego... Ale Rada Gabinetowa to jest zupełnie co innego. To jest rząd, który obraduje pod przewodnictwem... To jest właściwie rząd, który obraduje co tydzień, tylko tym razem u prezydenta. Ale chyba chodziło właśnie o to, żeby spotkać się tylko we własnym gronie. No tak, ale to jest właśnie ten błąd, bo przecież, wie pani, jeżeli zastanawiamy się, gdzie prezydent może odegrać swoją taką ponadpartyjną rolę, to na przykład stan wyjątkowy związany z kryzysem uchodźczym prowokowanym przez Białoruś, no to ja nic bardziej idealnego sobie nie wyobrażam. Żeby w tym momencie wziąć przedstawicieli opozycji, wyłożyć, nawet posłuchać krytyki i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno. Pandemia jest też tematem zaniedbanym. Niejasna pozycja w sprawach szczepień, moim zdaniem, jest wręcz katastrofalną kwestią, dlatego, że my bez tych szczepień ciągle jesteśmy na pograniczu nieszczęścia. No, ale natomiast... prezydent się zaszczepił. Dobrze, że się zaszczepił, ale on powinien być najbardziej aktywnym człowiekiem w sprawach szczepień. On mówił, że on nie lubi, jak go kłują, on miał jakieś tam wątpliwości, puszczał oko. To prezydent, mało tego. Ja uważam, że prezydent mógł również wyjść z inicjatywą podobną do tego, co zrobił Macron, czyli pokazać, że szczepieni, no... mają pewne przywileje związane tam choćby z chodzeniem na mecze czy do restauracji, a prezydent mówi dokładnie odwrotnie, że niczego, co będzie obowiązkowe, on nie będzie popierał i tak dalej, czyli de facto zniechęca tą grupę wątpiących czy wręcz antyszczepionkowców. Więc następny temat. Trzeci temat, no, kryzys w służbie zdrowia. Tych tematów po drodze już nawet nie chce mi się w tej chwili przypominać, bo... Czyli jest pan rozczarowany, tak? No jestem rozczarowany nie tylko tym rokiem, ale i poprzednimi. Jak mówię, moim zdaniem takie samoredukowanie roli prezydenta w systemie politycznym w Polsce, no to będzie bardzo niedobre i temat prezydentury w Polsce stanie na porządku dnia przez to właśnie, że mamy takie doświadczenia z obecnym prezydentem. A prezydent obiecywał, że to będzie aktywna prezydentura. No nie, że aktywna nie żyrandol, i że on jest, jak to mówił, nieustraszony, tylko... Niezłomny. A ja zapytam o pana fundację. Co tam się dzieje, że przynosi straty? No, przyjaciel nie mamy... Europy. No tak, mamy... Nie ma donatorów? Zniknęli? No nie ma donatorów. No nie, wie jak pan, nie. To? No dlatego, że COVID spowodował, że nie ma konferencji. Jak nie ma konferencji, to nie ma donatorów, bo myśmy głównie uzyskiwali możliwe środki organizując, czy współorganizując różne konferencje i tak dalej. Przez cały te poprzedni rok, już więcej niż ponad rok. No jesteście na minusie. Stracony. No jesteśmy na minusie, korzystamy dwa lata z rezerw. Rzędu. No tak, COVID. A dlaczego nie ma prezentacji wyników finansowych, sprawozdań finansowych na stronach fundacji? Dlaczego to zostało już zaniechane? Teraz tylko Krajowy Rejestr Sądowy zostanie. No ale to zgodnie z przepisami. No tak, zgodnie, tam, ale wcześniej było inaczej, jednak była większa transparentność. To być może poproszę prezesa mojej fundacji, żeby to wydrukować. My nie mam żadnych tajemnic, no, a tym bardziej jak się ma straty, to już trudno mieć tajemnicę. A to jeszcze jest sens utrzymywanie tej fundacji? No jest, bo liczymy na lepsze czasy. Szukamy jakichś pomysłów. Czekamy przede wszystkim na to, żeby zaczęło się normalne życie, że można po prostu... Bo wie pani, no, sytuacja fundacji jest taka, ludzie pracują, bardzo niewielkie zespoły. U nas pracuje tam jedna osoba, półtorej osoby, no, ale mimo wszystko to jest półtora etatu, który płacimy przecież. Czyli w fundacji pracuje półtorej osoby, tak? Tak. Dalej. Czyli osoba i druga osoba na pół etatu. Na pół etatu, czy na zlecenia, żeby ten sekretariat po prostu był zawsze obecny. Musimy płacić czynsz, musimy płacić światło, musimy płacić... No i lokalizacja jest taka, no... Lokalizacja jest bardzo... No prestiżowa, no. No nie, fajna, dobra, nie narzekamy. Natomiast też trzeba pamiętać... tam, jak się nazywa ta ulica? Aleja Przyjaciół. O właśnie, Aleja Przyjaciół. I nazwa ulicy piękna. Natomiast trzeba pamiętać, że myśmy to otrzymali jako ruinę i też z własnych środków fundacyjnych musieliśmy to wszystko wyremontować, więc tam nasz wkład był duży. No ale mój główny problem to jest brak kongresów,
spotkań i tak dalej, które organizowaliśmy z innymi fundacjami ze świata i które wszystkie przeszły na online, no a to nie generuje ani kosztów, ale też nie generuje zysków. Więc trzeba przeżyć, no trzeba przeżyć ten czas. Czyli nie zamyka pan fundacji? Nie, no nie zamykam, dlatego że robimy bardzo wiele rzeczy dobrych. Teraz właśnie byłem w Kijowie na konferencji, którą też tam uczestniczymy w niej jako współpracujący z tamtą fundacją. No i mam nadzieję, że wróci do normy. Znaczy, że 22 będzie już normalnie. Reaktywacja. Będzie reaktywacja. Tak, ale normalności, bo to nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko chodzi o to, że będziemy mogli już spotykać się, a spotkania oznaczają, że ludzie przyjeżdżają, że są hotele, że przylatują, czyli ale też, że są sponsorzy, bo można coś pokazać. No wie pani, jeżeli chcemy, no to prawda, coś za coś. Tak, no ale muszę pani powiedzieć, ta konferencja w Kijowie, ona była właśnie taką odpowiedzią na te wszystkie oskarżenia o... oczywiście no muszą przylecieć, więc emisja CO2 jest. Ale na przykład wszystko to, co było tam zrobione, było z materiałów do recyklingu. Rezultat był taki, że mieliśmy takie krzesła drewniane, na których naprawdę trudno było siedzieć, no ale przynajmniej są do recyklingu. Ale one były takie niewygodne? Strasznie. Druga rzecz, kuchnia była tylko wegetariańska. Aleksander Kwaśniewski nie wygląda mi na wegetarianina. Nie, wie pan, ale ja rozmawiając z innymi odkryłem tajemnicę tego wegetarianizmu. Otóż człowiek chętnie jest wegetarianinem, jak to jest jego decyzja. Natomiast jak jest przymuszany do wegetarianizmu, to odzywa się pewien bunt. I bardzo wiele osób... Jak wtedy się tęskni za kiełbasą. Tak jest, dokładnie. I chętnie by się zjadło coś innego. No ale mieliśmy właśnie te wszystkie wegetariańskie dania. No więc szukamy, to jest bardzo dobrze, że musimy jakby zmienić naszą świadomość. Musimy wiedzieć, że ta zmiana emisji to jest nie tylko to, że zamkniemy elektrownię na węgiel, ale to jest także, że to musiało być daleko idące ograniczenia. Ale one muszą się zacząć w głowie. Jak z tym wegetarianizmem? To znaczy my musimy przyjąć, że na przykład z przekonania zaczynamy tego mięsa jeść mniej. Zaczynamy bardziej oszczędzać energię. Ja uczyniłem wielki krok, bo na Mazurach zbudowałem sobie fotowoltaikę. Mam codziennie informacje, ile kilowatów produkuje, kilowatogodzin. Ale można dostać przecież refundację za to, prawda? Nie można. 5000 zł od podatku można sobie odliczyć w kolejnym roku. No ale to jest wszystko, ale niech pani mi wierzy, inwestycja kosztuje dużo więcej. No domyślam się, że to właściwie jest taka kropla w morzu. To jest kropla w morzu, ale jest ważne. No ja mam takie poczucie, tym bardziej, że jeszcze w tej aplikacji, którą mam, tam jest drukowane, ile dzięki mojej działalności oszczędza się węgla, ile jest mniej emisji CO2 i ile drzew zasadziłem. I to jest najbardziej takie, no bo od czerwca to mam, no ja już zasadziłem kilkaset, czy ponad 1000 drzew i to jest takie przemawiające do wyobraźni. Więc wie pani, klimat będzie tematem wielkim, jeżeli w Polsce znajdzie się partia i ludzie... I tu byłoby piękne pole do popisu dla lewicy. Czekamy. Absolutnie. Jeszcze muszę zadać chociaż dwa pytania od słuchaczy, bo przecież to byłoby bardzo nie fair wobec nich, a już ten czas właściwie praktycznie mi się skończył. Jacek, czy byłby pan w stanie postawić cały swój majątek na to, że NATO obroni Polskę przed rosyjską agresją? Tak. O, zdecydowana odpowiedź. Tak. Tak, ale mogę to wytłumaczyć, dlatego że rosyjska agresja na Polskę, ona oznacza absolutnie koniec tego współczesnego świata. Ona nie zakończy się na Polsce. I w tym sensie NATO musiałoby tutaj... Oczywiście charakter tej wojny i to, co by się stało, byłoby straszne i lepiej o tym nawet nie myśleć. Natomiast moim zdaniem Amerykanie nie mają żadnej wątpliwości, że o ile te wszystkie działania, czy na Ukrainie, czy na Białorusi i tak dalej, no to one mieszczą się w ramach tej tradycyjnej strefy wpływów rosyjskich, to atak na Polskę to jest wyzwanie wobec całego Zachodu. To jest de facto powiedzenie Ameryce, że nie liczycie się dla nas. Także... Tak. Brzęczysz Czykiewicz pyta, czy Polska powinna się tego bać, że Rosjanie zaczną wykupować polskie media? Myślę, że chyba w sposób jakiś taki bardzo skomplikowany, dlatego że biorąc pod uwagę wszystkie nasze regulacje prawne i to, co się dzieje choćby dzisiaj w Krajowej Radzie, no to jeżeli Amerykanie mają kłopot z tym, żeby być w polskich mediach, których są od lat, no to jak można tutaj wejść na ten rynek polski? Moim zdaniem bezpośrednio Rosjanie nie wejdą. Natomiast jeżeli wejdzie jakaś firma zachodnia, która de facto czy ma powiązania z Rosją, no to takie rzeczy są możliwe, no ale po to są służby specjalne,
które powinny to wiedzieć i wtedy taka informacja powinna być. My nie mamy żadnego interesu i rzeczywiście tu powinniśmy chronić nasz rynek medialny przed tym, żeby Rosjanie wchodzili, bo wiemy, jaki typ propagandy uprawiają i wiemy, o co im chodzi. Czyli popiera pan Lex TVN? Nie, Lex TVN nie popełniał, bo on jest absurdem, dlatego że nie można stacji, która 20 lat działa, którą wszyscy znają, zabierać praw do tego, co oni robią. I robimy to wobec naszego strategicznego sojusznika, czyli Ameryki. Chcieliśmy robić nawet Fort Trump. No to zróbmy nie Fort Trump, zróbmy Fort Discovery. No to wie pani, no jak chcemy się podlizywać Amerykanom, no to pójdźmy w tą stronę. Więc Lex TVN w ogóle nie ma nic do tego. Natomiast ja uważam, że w polskim prawodawstwie bez żadnych nowych ustaw jest wystarczająco dużo mechanizmów, żeby licencje czy zgody na działanie były wydawane tak, żeby nie zagrażało to bezpieczeństwu Polski. Tyle. I ostatnie pytanie. Robert pyta, czy pan prezydent będzie obecny na uroczystościach otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku? Oficjalne uroczystości w piątek. Obecność potwierdził były prezydent Bronisław Komorowski, a nieoficjalnie kilka dni temu kancelera prezydenta Andrzeja Dudy. Mnie nie będzie, bo jestem, przepraszam, jestem za granicą w tym czasie i dostałem zaproszenie, ale musiałem przeprosić, odmówić, bo nie ma mnie. A co to będzie za impreza? W Białymstoku? Nie. To, na którą pan jedzie. W Madrycie. To jest Club de Madrid. To jest takie spotkanie byłych różnych głów państw i szefów rządów, które odbywa się w Madrycie w tym czasie. Ja tam z Polski jestem tam ja, członkiem tego, i pani Suchocka. O. Rozumiem. No, tylko tyle mogę zadać pytań, ale te pytania sobie zostawiam. Obiecuję naszym słuchaczom, widzom, słuchaczkom i słuchaczom, że zadam je następnym razem, bo myślę, że pan prezydent kolejne zaproszenie przyjmie. Tak sądzę. Przede wszystkim szczęśliwie jestem, że jesteśmy znowu w studiu. O, tak, tak. Wracamy do normalności. Tak, ale trochę pan podziębiony. Nie, no właśnie chyba w tym samolocie wracając z Kijowa się podziębiłem. No, klimatyzacja. Klimatyzacja była rozkręcona na full. Na full. Bo no to... samolot pełny, także żebyście wiedzieli, już świat lata na potęgę. Ale ogólnie wygląda pan bardzo dobrze, no oprócz tego, więc dobrego dnia, dużo zdrowia i do zobaczenia. Ja również pozdrawiam wszystkich.